Cześć, siemanko, z tej strony jak zawsze Murzyński Squido i witajcie w 21 odcinku Minecraft Beta. Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, właśnie pod ostatnim filmem, żebym nie mówił Murzyński, tylko czarnoskóry, bo Murzyński jest tak bardzo niepoprawne, polityczne i obraźliwe i w ogóle jeszcze co więcej. Dzisiaj, jak widzicie, trzymam w ręku tory i będziemy się tymi torami zajmować. Dzisiaj nie ukończymy stacji kolejek z tego powodu, że jest sporo roboty z redstone'em, której dzisiaj nie chce mi się robić. Ale zrobimy natomiast kilka rzeczy, które jest ważne. Na początek usuwamy sobie po dwa tory, bo to jest jednak ważne. Tak samo musimy sobie po drugiej stronie usunąć te dwa tory. Tak, tylko że dwa tory usuniemy sobie później. Najpierw tutaj trzeba poprowadzić taką jakby trakcję, mniej więcej. Później wam wszystko wytłumaczę, na razie i teraz sobie możemy usunąć te dwa tory. To jest mniej więcej taki środek. Bo gdybym wcześniej nie położył tego, to by się po prostu to łączyło i byłby taki syf troszkę. Więc musi wszystko być ładnie zrobione. Tory usunięte. Ładnie, niby symetryczne, ale tu są trzy klocki, a tu są cztery klocki. Więc troszkę słabo, ale inaczej się tego nie dało zrobić, bo na środku będzie jeszcze przycisk. No i to też jakoś tam będzie, może być tutaj zrobię dla odmiany. Chociaż nie chcę mi się aż tak daleko chodzić, więc może go tutaj gdzieś to poprowadzę z tym przycisk. Byłoby to spoko, jeszcze zastanowimy. W odcinku redstone'owym, dziś jest odcinek taki, w którym raczej będę poruszał tematy niezwiązane właściwie. Tutaj o, może jak to będzie wyglądało, niezwiązane tematy z redstone'em, o to będzie fajnie wyglądało. Tak samo oczywiście po drugiej stronie, bo to będą bardzo podobne systemy. Bardzo podobne, ale troszkę inne. Mam nadzieję, że lagów nie ma. Bo jest 160 FPS-ów, no troszkę mało. 190, no 200 proszę. Nie, nie ma 200 FPS-ów, tak słaby komputer. Dobra. A to będą podobne systemy, tylko ten jest na wyjazd, czyli ten nas wysyła w podróż. Kiedy my wsiądziemy, tutaj zostanie wysłany booster, który poprowadzi nasz wagonik, tak jakby, znaczy poprowadzi i napędzi go w tą stronę. Natomiast ten system będzie nam wagonik odprowadzał tam do zajezdni, kiedy my sobie z niego wysiądziemy. Tak więc troszkę jest roboty, aczkolwiek to jest robota praktycznie taka sama, tylko że będzie się różniła samym redstone'em. Tak, tylko redstone'em to się będzie różnić. Więc dzisiaj robię dokładnie bliźniacze stacje, no mniej więcej tak. Bliźniacze stacje, bo będą, jak już wiem, różnić się tylko redstone'em, więc no nie jest duża różnica. Właśnie. No dobra, no to zabiorę się do roboty, tutaj z budowaniem. Mam nadzieję, że znowu nie będzie tutaj końca góry czy coś takiego. Bo jak wiecie, tutaj miałem takie urwanie tej góry. Ale już sobie z tym poradziłem, naprawiłem to ładnie od zewnątrz i jest spoko. Myślę, że jest nawet okej. Teraz, gdy patrzę na tą zajezdnię, no to bardzo łatwo będzie, znaczy bardzo łatwo było to zrobić. Natomiast ja wtedy robiłem to tak po raz pierwszy od chyba 3 lat, więc nie było to dla mnie takie proste. Mam nadzieję, że możecie to zrozumieć, że jednak minęły te 3 lata i troszkę rzeczy wyleciało mi z głowy. No i nie mogłem tego tak fajnie ogarnąć. Natomiast teraz już mniej więcej wiem, jak się te boostery robi. Bo naprawdę, boostery kiedyś w Minecrafcie to się robiło 3 lata temu. A później zostały tory napędzające wprowadzone właśnie 3 lata temu. Dlatego ludzie zapomnieli o boosterach, ja również zapomniałem, jak się robi. Dlatego miałem tak wielki problem z zrobieniem całej tej zajezdni. No niestety był bardzo duży problem. Ale teraz skupmy się na tym, co ważne. A więc tak, tutaj musi być booster dokładnie taki sam jak w tym oto miejscu. Tak więc ja się wezmę do roboty. Tak go sobie ładnie zrobimy. Okej.
czyli... A, muszę tutaj jeszcze tam dalej zrobić, niby. Tak. I tutaj to jest... Ojej. Dobrze. Nie? I tutaj to jest poprowadzone. A, tak, sorry, że nie ma światła, już zaraz to zmieniam. Ogólnie troszkę popsułem cały nastrój, powinno być światło. Patrzcie mi. Nie chcę mi się tego kopać na trzy kratki, bo chcę, żeby nie przedłużać właśnie. Więc nie chcę właśnie przedłużać, dlatego robię to tak jak... Okej. Natomiast, ale co tam, wykopiemy na trzy kratki, przecież mam tak bardzo dużo czasu. Nie zmienię goni przecież, mogę na trzy kratki wykopać, co mi szkodzi. Niech będzie, niech się ludzie cieszą. Ojej, kilof się skończył, ale pewnie mam następny w zanadrzu. A jak... No i jestem bardzo zadowolony ogólnie z dzisiejszego dnia. Dzisiaj właśnie byłem z kolegami na kolędzie. Chodziliśmy po domach i zebraliśmy okrągłą sumę 200 zł. Tylko, że musieliśmy to podzielić na czterech, więc wyszło tylko 5 dych na jedną osobę. A niestety nie jest to aż takie kolorowe. Aczkolwiek trzeba być zadowolonym. A jak? Oj, nie. Nie. Spójności ludzi oczywiście. Tak. To teraz wykombinować właśnie, jak my to tam odeślemy z powrotem ten wagonik. Myślę, że można by spróbować. Tak, można by tak spróbować. Zobaczymy. Albo ewentualnie. Jest jeszcze jedna opcja. Tak, myślę, że bezpieczniejsza. Bo tak to on może polecieć tędy, a nie wiem, czy tędy on może lecieć. Więc korzystajmy. O Jezu, z bezpieczniejszej opcji. Bezpieczniejsza opcja brzmi tak. O! I tak będzie najlepiej. Tak on powinien, myślę, jeździć. No. Inaczej. No dobra. Więc to pomieszczonko myślę, że już jest skończone. Poza właśnie boosterami. Trzeba tutaj wrzucić pierwszy wagonik. No dobra. Patrzę, co tu jest nie tak. Się tak zastanawiam, co tu jest takiego nie tak. Już wiem, co tu jest nie tak. Przede wszystkim trzeba to zrobić chyba większe. Oj. Musimy to zrobić większe jeszcze niż jest. No dobra, to sobie powiększymy. W tą stronę jeden i w drugą stronę jeden. No niestety, takie troszkę niedopatrzenie z mojej strony. Troszeczkę zawaliłem sprawę, ale nadrabiam już właśnie. Właściwie. Dobra, tutaj sobie to zrobimy. I powinno. Dobrze, tutaj oczywiście tak. I w tym momencie... Nie. W ogóle to sobie całe zmienimy. No dobra. Niech już tak będzie. Całe to sobie pozmieniamy. W takim wypadku. Troszkę zawaliłem sprawę, ale zawsze mi się to zdarza przy tych boosterach, więc można się przyzwyczaić. O Jezu, znowu. Tak, i teraz będzie naprawdę wszystko najlepiej, jak tylko może być. Z tej strony też wykopiemy tę naszą jedną tą klatkę, żeby było wszystko ładnie zrobione. No i pójdziemy kopać drugą stronę, bo druga strona też jest oczywiście ważna. Dobra, światełka. Światełka, bardzo. Tu i tu. Możemy sobie jeszcze dać tak, żeby było więcej. Światełek, lubię świecidełka. Chwilka, coś jeszcze pewnie. Tak, no właśnie, tak, coś jeszcze tu. Mianowicie to. Okej, teraz właściwie jest dobrze. A więc jeszcze jeden wagonik, trzeba nie zrobić, tak właściwie zrobię sobie od razu trzy, żeby, tylko musimy sobie pozbyć się kamienia. Może z tym kamieniem, ale to dobra, bo to jest wszystko dzięki kopaniu, które właśnie go wykopałem tutaj. Więc to jest taki zbiór mój. Sobie zrobimy od razu
Trzy wózki, bo tyle jest potrzebne, żeby całą tą kolejkę ukończyć. Później jeszcze pokombinujemy w kolejnym odcinku, kiedy to będę tworzył cały system redstone'owy. On jest ważny, ale dziś się nie chcę nim zajmować. Tak, no i booster działa. A co jeszcze? Właśnie tu. I tu będzie redstone poprowadzony, czyli w momencie, gdy będę chciał, żeby to po prostu się zmieniło, no to się zmieni i wyjedzie tędy i będzie naprawdę bardzo słodko, bardzo sweet, tylko że chodźmy po dźwignię, bo trzeba to wszystko sprawdzić, czy to jest tak, bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają. Ojojoj. Dobra, on tu wróci i będzie dalej się napędzał. Wziąłem tą dźwignię. Czyli co, tutaj musi być jednak ta dźwignia. Działać bez, tak? Tak musi być tutaj sygnał redstone'owy, tak? Musi być. Tej dźwigni nie ruszam, ale zrąbałem teraz. Musimy sobie inną dźwignię, bo tam będzie pochodnia redstone'owa, więc to też się ogarnie. Okej, odesłałem wagonik. Dźwignia testowa, pochodnia czerwona. O, pochodnia z czerwonego proszku. Była lepsza do testowania niż taka dźwignia, ale spoko. Gdzie taką pochodnię z czerwonego proszku znajdziemy? Tutaj gdzieś może. Raz, dwa. Na początek, bo one będą mi w kolejnym odcinku potrzebne na potęgę. Natomiast teraz nie za bardzo. Nie wystarczą do testów. I zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Trzeba będzie jeszcze drugą stronę wykopać. To będzie podobne, ale no nie takie samo. Więc jak to wygląda? Postawiłem czerwoną pochodnię i nic. Ściągam czerwoną pochodnię i nic. Trzeba postawić pod torem. Gaduję. Ojej, nie, tylko nie tory na gravelu. Łe. Bardzo. Ojej. Dobra, teraz próbujemy. Nic się nie zmieniło. Nothing changes. Oj, zmieniło się. Dobra, więc już tą pochodnię czerwoną tutaj zostawię. Ona i tak będzie mi potrzebna w kolejnym odcinku. Ale teraz, czy ten wagonik tutaj wrócił? Oj, on nie wrócił. On się tutaj zbagował nam. Oj. Ojej, więc trzeba nad tym systemem jeszcze pomyśleć. Natomiast jeśli on już tutaj wróci, bo on będzie się napędzał też z tym wagonikiem, więc nie powinno być takich problemów w przyszłości. Zobaczymy. To będzie w odcinku testowym, kiedy będę testował te wszystkie systemy. Więc może będą jeszcze dwa odcinki z tej stacji kolejek. Bo jak na razie, no to ledwo robimy wszystkie pomieszczenia. Właściwie to już kończymy wszystkie pomieszczenia, no bo to jest już ostatnie pomieszczenie, jakie będę robił. Tak naprawdę nie wiem, jak te pomieszczenia nazwać. Może jakieś pusterownie. Boosterownie. Jak boosterownie nazwać? No nie wiem. To są takie właściwie boosterownie, tylko jak to nazwać? Ten cały odcineczek. No to wszystko się ogarnie. Tutaj raczej musi być coś większego, no bo musi być przecież miejsce na ten cały system redstone'owy, który tutaj będzie. On jest dość skomplikowany, więc nie chcę teraz tego jeszcze robić. Go jeszcze ogarniać. To będzie w kolejnym odcinku wszystko. Zresztą będzie w kolejnym odcinku, tak żeby to mniej więcej działało, albo i nie. Zależy od kolejnego odcinka, jak to mi się uda. Mam nadzieję, że wszystko się uda w tym kolejnym odcinku zrobić. Ale może tak nie być. Będzie różnie. Tyle wiem, na pewno będzie różnie. Okej, okay, tutaj możemy jeszcze jedną pochodnię postawić z tej strony. Fajny pomysł wpadłem. Samo z tej strony możemy postawić pochodnie. Jest naprawdę fajnie. Tam ciekawego. Kopanie kamienia. Jest zwykły Minecraft taki. No, dzisiaj robię takie rzeczy. Z jednej strony z kolejką, z drugiej strony też takie podobne do tych, co były w poprzednim odcinku, ale możecie zobaczyć na własne oczy, jak ta stacja kolejek powstaje.
No jak widać jest tu potrzebny wszędzie, wszędzie te pochodnie redstone'owe są potrzebne, koniecznie. Myślę, że sobie byśmy jeszcze zrobili ich więcej, ale dobra, nie, w kolejnym odcinku będę się tym martwił i zajmował i przejmował. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie mówię redstone'owi. A jak tutaj wygląda, jest jedna, no to tylko tyle, ja tu raczej będę mieć większe pomieszczenie, więc... 4. Ojej, nie przystąpiłem, gdzie? 3 i 3, może wystarczy, powinno. Ten system restonowy jest dość skomplikowany, ale go się postaram jakoś tam wkomponować ładnie. Też możemy tutaj więcej wykopać, bo prawdopodobnie, no po prostu można, prawda? Bo jest tutaj dużo miejsca. To jeszcze się zastanowię nad tym. Więc raczej możemy jeszcze to coś pokopać. Robić 9, 3, 3, 15, 11 aż. To jest podobnie jak kopałem tamten, tamto właśnie. On zajezdnie na 11. Ona była 11 na 11, tylko pamiętam. Chyba tak. Nie jestem pewny, ani trochę. Albo więcej raczej, raczej więcej. To była dość duża. Tam jeszcze przecież dodatkowe miejsce ogarniałem, więc raczej jest dość duży. Jak to teraz wygląda? Kończę. Potrzebuję jakieś 5 kratek, później potrzebuję też jakieś 5, no 10 by wypadało, więc zróbmy sobie to na 11. Tutaj 3 wolnego, tutaj znowu. No i 3. Tak będzie najlepiej, czyli jeszcze 2. Kopię i będzie to wystarczająca ilość miejsca, jaką potrzebuję tutaj. Ponieważ system redstone'owy różni się, ten będzie bardziej skomplikowany, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Niepokorni mogą sobie zobaczyć pierwszy film, jaki powstał na tym kanale 3 lata temu, 3,5 roku temu, 3,5 roku temu. Wyobraźcie sobie, że powstał film. Już niedługo będzie nawet 4 lata, za kilka miesięcy. Wow, 4 lata na YouTubie, jej! 4 lata z mojego życia. Kiedy miałem chyba 15 lat, to rozpocząłem nagrywanie na YouTube. No cóż, mniej więcej jakoś tak. Jak to sobie możemy trochę teraz ogarnąć? No, tak i tak. Właśnie. Tak. Okej. System boostujący będzie taki sam jak w części tamtej. Tutaj tory trzeba prowadzić. Tu będzie bramka na środku. Mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało w żaden sposób, inaczej tory przestawi. I tak musimy tych torów zrobić więcej, co jak widać. Dobra, ile tego się uda zrobić? Ile się uda? Nawet patyków i żelaza już nie wystarczy. 64 sztuki. Jest dość. Więc jak widzicie, na wszystko mi wystarczyło tego żelaza, zostało mi go 3 sztuki. A i tak mam sporo torów. No dobra, musimy sobie teraz ogarnąć tą całą boosterownię. Więc tak, będzie wyjeżdżać z tej strony, musi wyjeżdżać, żeby zabierać wagonik w tamtą stronę. Która będzie wyjeżdżać z tej strony, no to niech będzie napędzana jakoś tak, jakoś tak. Jakoś tak. Zobaczymy sobie, mam za dużo. Raczej za dużo. No to już zaraz, jak to będzie wyglądać. Tak, 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 tak. Ojej, znowu. Tak. Stawiać, żeby nie marnować. Ojej, nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Jak wiadomo, tutaj musi jeszcze być ten wpadający, czyli pewniemy go, no tak. Ojej, znowu. To składanie torów, czyli będzie to tak i teraz jest ok. Natomiast tak, tego tutaj się można pozbyć już.
Tego również tutaj też się można pozbyć. Dobra. Możemy już rzucić swoje wagoniki. Aby się napędzały. Jest ok. Jak widać, działa to świetnie. Tak samo będą tutaj tory z tej strony, które będą oczywiście czerwony proszek pod tym klockiem. Ale to już domena kolejnego odcinka, a ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Myślę, że naprawdę wiele murzyńskich rzeczy dzisiaj zrobiliśmy. No i do zobaczenia już w kolejnym. Trzymajcie się, na razie, pa i cześć!